Not go. Cześć, tu Cyklobomba i właśnie zaczynamy dla Was objazd z racji naszego drugiego challenge'u. Jesteśmy na brusie. Nie na brusie, wróć! Jesteśmy na popiołach! Jesteśmy na popiołach, na brusie byliśmy wcześniej. Na popiołach na Rudzie. Przede mną jedzie Błażej na przełajówce. Błażej dzisiaj przyjechał przełajówką, ale od początku żałuję, że nie wziął górala, bo prawda jest taka, że profil rundy na popiołach naszego challenge'u to jest profil zdecydowanie na rower cross country. Oczywiście na przełajach, gravelach można sobie też tutaj śmigać, ale jeśli ktoś myśli o dobrym wyniku, powinien wziąć górala, a najlepiej hardtaila. Początek, jak widzieliście, od ulicy Świerszczyka, tam jest start i meta, troszeczkę z tendencją pod górę, niewielkie nachylenie. Jedziemy szeroką, utwardzoną drogą, ale zaraz wbijamy na singielek w dół do lasu. Początek jest łagodny. Mamy tutaj turystów, dzień dobry, na których uważamy. Singielek ma tendencję w dół, na pewno będziecie go jechali bardzo szybko. Dlatego musicie zwrócić uwagę na to, że będziemy tu przecinać znowu ulicę Świerszczyka asfaltową. Oznaczymy to na tym dużym drzewie, które tutaj jest. No po prostu musicie się rozejrzeć, nikt tutaj tej ulicy nie zabezpieczy podczas challenge'u. Musicie zadbać sami o siebie. Mijamy ulicę Świerszczyka. Całe szczęście te ulice są bardzo mało uczęszczane, niewielki ruch, także nie jest najgorzej. I znowu idziemy krótkim asfaltem pod górę. I tak to właśnie tu wygląda, jest cały czas interwał. Góra, dół. Ta część trasy jest dość łagodna. I ten delikatny interwał pozwoli Wam na chwilę wytchnienia. Skręcamy w ulicę Ruduńską w prawo. Znowu asfaltem lekko pod górę. Podjazd jest krótki. I tu nie zjeżdżamy do końca, tylko skręcamy w uliczkę po lesie. Charakterystyczny biały żwirek. Lecimy w dół uliczką po lesie. I tu na wysokości tego samochodu, na wysokości drewnianej bramy, skręcamy w prawo singielek. Singielek też oznaczymy później, żebyście trafili. My sobie tutaj się przez niego przepchniemy. Jest trochę naturalnych przeszkód. No, spokojnie można przejechać na góralu albo przeskoczyć. I zaczynamy prawdziwą zabawę. O tym skręcie w prawo. Mam nadzieję, że będziecie już rozgrzani. Bo zaczynamy dość ostry podjazd. Jeszcze utwardzoną ulicą. Zobaczymy, ile procent licznik pokaże. 4-5%. Ale jest wrażenie, jakby było trochę bardziej zdrowo. 6%. I tu z tej głównej uliczki skręcamy w lewo w las. Jeszcze sztywna hopka. Ale tu już można jechać szybciej. Można by jechać szybciej, gdyby nie to, że Błażejowi szkoda roweru. Wracamy na drogę. Mam nadzieję, że singielek się podobał.
Tutaj będzie fragment mijanki, ale nie powinno się nic stać. Tu w prawo dajemy. Dodajemy w prawo. I dojeżdżamy do widocznej przed nami największej górki na Popiołach. Już mi się zrobiło całkiem ciepło, a to dopiero początek. I gnieciemy. Gnieciemy kapustę. 6%. 6% jedziemy pod górę. A pojechaliśmy za drzewkiem. Aż tam było przed drzewkiem. No to tą górkę musicie zaliczyć. Na szczyt i w dół. I taka właśnie będzie ta trasa. Do góry i w dół. Typowa cross country umieralnia. Nie zjeżdżam. O! W porządku wszystko? Błażej trochę przeaktorzył. Wiedział, że nagrywam, to się specjalnie przewrócił. A my tutaj tłuczamy pod górę. Nie da się za dużo gadać. Tu chłopaki coś budują. Trzeba uszanować ich robotę. Nie ingerujemy, ale proszę o siebie.
zadbać na tej trasie. W tą uliczkę w prawo. Poczekamy na Błażeja. Tutaj znowu możecie chwilę odpocząć. Wjeżdżamy na singla. Tendencja leciutko w dół. Da się to jechać bardzo szybko. Ogólnie moim zdaniem trasa jest w 100% przejezdna. Moje wątpliwości budzi tylko fragment, który jest przed nami w lewo, Błażej. No, po prostu są badyle porozkładane. Spróbujemy je teraz przejechać wszystkie. Opa! Jeden się udało. Drugi się udało. O, to już jest mega pod górę. Mega ciężko. Trzeci się udało. Kolejne naturalne przeszkody się udało. Tutaj ten ominiemy, bo się da. A teraz rypiemy pod górę. Tu jest hardcore. Jedenaście procent. Tutaj w prawo. O Jezu. W lewo. 90 stopni. Przy płocie. I w lewo na ulicę, czyli na prostą start meta. Tak, to właśnie nasza runda. Stąd zaczynaliśmy. Tu jest ulica Świerszczyka. Wtedy jeszcze tak nie sapałem. A, rzucimy się, poczekamy na Błażeja. Zobaczcie, jaką przewagę można zrobić na rowerze cross country. I to na jednym fragmencie. O, jest dobrze. No, dziękujemy za uwagę. Więcej informacji wkrótce. Cześć.